Dzisiaj nadszedł ten dzień, gdzie lecę za granicę, ale zanim, Czajnik musi wam coś powiedzieć. Gałgany Jula wbiła 500 000 subów dzięki wam, bo subskrybujecie ten kanał, więc nadszedł czas na wyjazd za granicę. Żeby było ciekawiej, napisałem 4 imiona naszych domowników, jedna osoba poleci z nią. Zamknij oczy. Przed tobą są 4 kartki. No wybierasz jedną kartkę. Są 4 na pewno raz, są 3. No weź którąś, o. Ta osoba poleci z tobą w wybrane przez ciebie miejsce, bo nie wiem jak będziesz losowała, jak losujesz, ale Vera poleci z tobą. Niestety z powodu wakacji nie dało się kupić na lotnisku biletów, także moja asystentka zadecydowała, gdzie polecimy i kiedy. Zobaczcie, Krzysiu nas zawiózł. Jest godzina, która Vera jest godzina? 4:30, bramki nam się zamykają o 4:40, może być ciekawie. I nasza podróż się tutaj zaczyna, ponieważ dobrze, jak już wiecie, zabrałam Verę ze sobą. Będziemy w Londynie o 7:30. O, tym będziemy jechać. Płaciliśmy za samolot, a jedziemy autobusem. Właśnie wsiadłyśmy do pociągu, jedziemy do London Liverpool Street. Właśnie dotarłyśmy do Londynu i idziemy w stronę naszego hotelu, ale chyba najpierw się zatrzymamy na śniadanie, bo... Patrzcie, czerwone autobusy! Woo! Dotarłyśmy pod nasz hotel. Wchodzimy i zobaczymy, bo tutaj... No niech wam Vera pokaże, bo tutaj jest taka premium dzielnica. No, wygląda to... To chyba jednak tak, nie są te kapsuły, co tak myślałyśmy. Generalnie bardzo fajnie, na razie się zapowiada, tylko szkoda, że chłopaki nie zapłacili za ten hotel. Droga zabawa, to będzie Vera. O, oh, wow. No, nie żeby co, ale ja już rozumiem skąd taka cena. Będzie się działo. No, łazieneczka. Vera. O kurde, jeszcze mamy wannę. Generalnie plan jest taki, przebierzemy się, coś ogarniemy się i chyba pójdziemy po prostu zjeść śniadanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Będzie parę challenge, tutaj wam się pokaże lista, co musimy zrobić, ponieważ jesteśmy tutaj 24 godziny. Jutro już wyjeżdżamy. Zaczynamy, Vera, jesteś gotowa? Nie. Vera, musimy zrobić 30 000 kroków dzisiaj. O kurde, serio? Zaczynamy od takiego zadania, że trzeba kupić Prima. Prima od Logana Paula i... Kogoś jeszcze? Kesaya? Kesaya. Patrzyłyśmy już dzisiaj rano i Prime kosztuje 14 funtów. To jest prawie 80 zł, więc to jest trochę dużo. Prime może być wszędzie tak naprawdę. Tam już są sklepy takie premium, bym powiedziała. Autobusiki londyńskie. Chłopaki chyba mówi, że to nie jest izotonik, czy to jest energetyk. Chyba, że to jest to i to, bo w puszkach też widziałyśmy. Jest lemoniada, jest ice pop, jest blueberry. Metamoon? Wow! 13 funtów, no. Tam było 14, to może jak będziemy szły tak po kolei, to będzie coraz taniej. Dobra, słuchajcie, idziemy po prostu dalej, bo jeżeli w internecie jest za 8 funtów, a tutaj oni od nas chcą 13 funtów, to jest trochę duża podwyżka tej ceny, więc może trzeba zobaczyć w takich sklepach nie pamiątki, bo ja nie rozumiem dlaczego w pamiątkach jest Prime. Godzina 11:16 u nas, bo w Anglii jest godzina do tyłu i my zrobiłyśmy już 1169. Jeszcze raz. Yeah, YouTube, I'm from Poland and we found Prime, but this is so expensive. No. No? So cheap. And the internet is like 8 pounds. Yeah, but obviously in internet, even if you search on Amazon, sometimes you can find for 3 pounds, sometimes you can okay. find for 25. Oh. Słuchajcie, jesteśmy pod Lego, ponieważ to będzie taka rzecz dla was. Hello! Ej, ale to są mocne te rzeczy, a patrz to. Ten Big Ben i ten Smok. O, i tu też jest Harry. I tak ten wąż jest najfajniejszy. Tam są ludziki. Yes! No to co, to robimy czajnika, robimy mnie grubego. To jest 10 na 10. Ja żałuję, że nie ma innego stroju, ale ciężko było bardzo. Dzieci bardzo wszystko wygrzewało. Może powinniśmy przyjść o 8 tutaj, albo o 10, trudno. Czajnik ma czajnik, jest też wkurzony i czajnik jest u nas w domu takim, jakby to powiedzieć ładnie. Strażnikiem porządku. Tak, strażnikiem porządku. Co musicie zrobić, żeby wygrać naszą świętą trójcę? Musicie wejść do mnie na Instagrama, zostawić followka i napisać mi wiadomość, dlaczego akurat to ty powinieneś to wygrać. A ja po prostu wyślę to danej osobie do paczkomatu, czy do domu, jak będziecie woleli. Pierwsze zadanie jest wykonane. Kroków już mamy, mówię ci moja droga. 2738. Troszkę mało. Ja też tak mówię. Tutaj mamy Harego, który sobie lata na tym, jak to się nazywał?
Miotle. Nie, lecimy robić następne zadania, a następne zadania będą pod Buckingham Palace, Big Benem, London Bridge. Dobra, mamy Prima. Pan powiedział, że Ice Pop się najbardziej sprzedaje, więc bierzemy Ice Popa i tu już jest za 10, więc o 4 funty mniej niż było tam, gdzie pan nas namawiał, więc... Nie. Drugie zadanie wykonane, czyli znalezienie Prima. Znaleźliśmy Prima po 10 funtów, więc to i tak jest dużo, ale mimo wszystko o 4 mniej niż było. Ej, ale dobre! O nie, jakie to jest słodkie! Słuchaj, mamy tego Prima, ale on nie jest warty swojej ceny. Dobry jest czy nie? No, jest mega słodki, Wera tak mówi. O nie, czy jednak to jest problem z netem. Dobra, się nie dogadamy. O, wiewióreczkę. Nie, to jest wiewiórka? Widzicie tam wiewiórkę czy nie? Ale, ej, tam są dwie wiewióreczki. Ale czad. Jezu, ile tutaj jest tych wiewiórek. Ale jest bliziutko, już są tak oswojone do ludzi, że się nic nie boją. Update krokowy, moi kochani, jest taki, że te 30 tysięcy kroków może wam się wydawać, że to jest mało, ale to jest naprawdę dużo. Zrobiłyśmy 4186, a jest 12.50. Wera. Ja pierdzielę. Gdzie mi się wydaje, że problem jest taki w Londynie, że jest lipiec. U nas jest pewnie z 30 stopni, tutaj jest 19 czy 20. Generalnie jakbyście tu mieszkali i mielibyście spojrzeć przez okno, jak się ubrać danego dnia, to nie macie jak tego zrobić. Bo tu ludzie tak, chodzą na krótki rękaw, chodzą w kurtkach zimowych, chodzą w krótkich spodenkach, w długich spodniach, chodzą w swetrach. Każdy jest tu inaczej ubrany. Taka mała ciekawostka, bo uznałyśmy z Werą, że też warto coś powiedzieć, także znajdujemy się teraz pod Buckingham Palace. Pałac posiada 775 pokoi. No, przebitka zbyt ładna tutaj nie była nagrana, ale wyglądało to tak. Dobra, słuchajcie, uznałyśmy, że pod Big Bena przejdziemy się piechotką, żeby robić te kroki. Nie mamy nawet 10 tysięcy, także może być ciężko. Tam będziemy robić takie zadanie, że ja zrobię zdjęcie Werze, Wera zrobi mi zdjęcie. Tego dnia, co wyjdzie ten odcinek, stawię je na Instagrama i wy w komentarzach będziecie pisać, które jest lepsze, czy Wery, czy moje. Kolejki. To musimy postać w kolejce. Czyli jednak większość osób sobie robi to zdjęcie. Ja myślałam, że to takie oryginalne zdjęcie będzie. Kochani, już teraz możecie wbijać do mnie na Instagrama i komentować, która fotka jest fajniejsza. Jak widzieliście, zrobiłyśmy fotki i teraz możecie wejść do mnie na Instagrama i zagłosować, która fotka jest fajniejsza. Także trzecie zadanie jest odhaczone. Słuchajcie, Big Ben jest niższy niż Pałac Kultury. Naprawdę. Dostaniesz jednego funta i ja będę miała jednego funta. Trzeba znaleźć najtańszą pamiątkę. Zobaczymy, kto trafi najfajniejszą. Na razie jak patrzyłyśmy, to zrobiłyśmy dopiero 8 tysięcy kroków. To troszkę mało. Musimy znaleźć rzecz, która będzie po 1 funt. Ty idziesz tu, ja idę tam. Niemożliwe zadanie. We are YouTubers from Poland. I charge you half price, okay? Thank you so much. No problem. You happy? Yeah, we are so happy. Jak widzicie, kochani, tutaj jest jeden funt, także udało nam się. Teraz mogę powiedzieć, że ty wygrałaś. Zasady były takie, że musiałyśmy z tych dwóch sklepów. W tamtym nie miałam nawet możliwości czegokolwiek kupienia i porozmawiania, bo od razu mnie wyrzucili z kamerą. Także Wera wygrała i z tego powodu, Wera, kolejny challenge jest dla ciebie. Ewidentnie tylko dla ciebie. Mhm. Miałaś urodziny, kupię ci jedną rzecz, jakąkolwiek sobie wybierzesz ze sklepu. Jej, jaka ty jesteś słodka! Gdzie chcesz iść? To możemy iść do Primarku. Ostatni challenge, jaki nam został, to jest zrobienie, żebym ja zrobiła sobie zdjęcie z przebierańcem, co może być trochę problematyczne, bo na razie żadnego nie widziałyśmy. Dobra, Wera, jesteśmy przed Primarkiem. Która jest ładniejsza? No ja wybrałam z myszką Miki. Dobra, to biorę za. Dobra, więc Wera sobie wybrała piżamkę, pionę. Myślałam, że wybierze ciut więcej, ale... Można odhaczyć ten challenge. Challenge wykonany. Zostały nam tak naprawdę dwa challenge, czyli dalej kroki. Najgorzej. Robienie zdjęcia z jakimś sekrecją. Julka, co się stało? Znalazłam Pikachu. I tam jest nasz przebieraniec. Siano chce. Ja uważam, że możemy to po części
się zaliczyć widzowie. Właśnie patrzyłyśmy i zrobiłyśmy już 20 tysięcy kroków, także zostało nam 10 tysięcy. I się zastanawiam, czy nie podwyższyć do 40 tysięcy, bo jest dopiero 18. Słuchajcie, jest która godzina teraz? Jest godzina 20:55. Zostało nam 8 tysięcy kroków i właśnie się przebrałyśmy i idziemy. Wera powiedziała, że dałybyśmy radę zrobić 100 tysięcy kroków. Dałybyśmy radę. Jeżeli wy chcecie, żebyśmy my razem zrobiły 100 tysięcy kroków, to musicie zostawiać łapki w górę i robimy to w Polsce. Dobra, wracamy z Tesco. I co, idziemy w deszczu, jak widzicie. Tak szczerze, zrobienie 20 tysięcy kroków w momencie, kiedy podróżujesz, zwiedzasz inny kraj, pada i wolałbyś położyć się do łóżka w hotelu, włączyć sobie serial, zjeść te owocki, co kupiłyśmy. Jest mocno, jest mocno. Ale Vera niestety ucierpiała i spodnie ucierpiały, moje buty też ucierpiały. Mamy wrażenie, że zaczyna teraz krócej padać, a nasze kroki niestety mało się zwiększają, więc... Ale nie wymiękamy chyba, nie? Nie, na pewno nie, absolutnie nie wymiękamy, robimy dalej, nie? Mamy 24 tysiące, 6 tysięcy i robimy to. 21:34 czasu londyńskiego. Na ulicach mało kto jest, naprawdę bardzo mało jak na... Londyn i taką godzinę, ale my idziemy. No, jesteśmy całe mokre, bym nawet powiedziała. Dobra, słuchajcie, u mnie pokazuje, że mamy 25 tysięcy i 20 kroków. Także zostało nam 5 tysięcy kroków, a pada coraz bardziej, bym powiedziała. 22 stan Wery. Jest dobrze i uznałyśmy z Werą, że chyba zaczniemy po prostu chodzić po hotelu. Na razie, dopóki nie przestaje padać, bo jest coraz... gorzej po prostu. Ale ludzie z hotelu to pomyślą sobie, że jesteśmy jakieś nienormalne. Vera chodzi po... Chodzimy po lobby, a tam ludzie z recepcji. Słuchajcie, chodzimy po pokoju. 22:36 i jest... mamy 28 169. Jeszcze 2000 robienia po pokoju. Ja myślę, że my po tym naszym pokoju chodzimy z dobre pół godziny już. Ja się z Werą czuję, jakbyśmy były już po kilku głębszych. Siadłyśmy, żeby odpocząć na chwilę i wchodzimy i... Oj nie! Aplikacja się zaktualizowała. 30 167 kroków! Zrobiłyśmy to, piona! Tak jest. Jeżeli chcecie, żebyśmy zrobiły razem 100 tysięcy kroków, to zostawiajcie łapki w górę. Dzisiaj jest godzina 12:30 i miałyśmy laga odnośnie tego, czy mamy samolot o 18:20 czasu londyńskiego, czy czasu polskiego. Okazało się, że jednak mamy londyńskiego, więc chill, mamy jeszcze godzinkę, godzinę 15, że zanim wejdziemy do metra i nie będziemy już jechać pociągiem. Ale nie 24 godziny, ale szybko minęło. Także widzimy się w następnych filmach, także bye!